Rozdział 6. Zemsta. 5 godzin do świtu. Kolejny odcinek Until Dawn przed nami. Zbesztaj, weź się w garść, uspokój spokojnie Emily. Okej. Na spokojnie. Na spokojnie. Nie, nie będziemy go atakować. Dokładnie. Nie ma się co stresować, nie ma też co prowokować. Emily, Cliff. 21 po północy. Teraz tą suką będziemy tutaj sterować? No dobra. Niechaj, że będzie. If we do manage to get someone on the radio, we will. Then we tell them we need help. But what do we do while we wait? We go back to the lodge and get everyone else. Oh god, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working first. No dokładnie. No, ale jesteśmy na miejscu już. Spoko. Tylko najpierw sobie jeszcze tu pooglądamy, czy coś nie leży w zaroślach. A, okej. Okay. Ten się nie przesunie oczywiście. I z drugiej strony. Okay. Oh, that's freaking bright! No kidding! I can't see, what is that? It's just a security light. Motion sensor, probably. Jezu, jaka ona jest irytująca, naprawdę. Mamy tutaj jakąś odnogę. Ciekawe, gdzie nas doprowadzi. Okej. 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 Chyba to samo będzie, co? Tak, dokładnie. O, do 3 razy sztuka, bo sama odłożyła. Nie wiem, dziwne. No, popieram akurat w tym przypadku. Oho, mamy totem. Totem zagrożenia. Okej. No to wracamy na główną ścieżkę. Hmm.
Teraz trzeba jeszcze wbić na górę. Matt mężnie idzie z siekierą w ręce na przodzie. No dobra. Tutaj niczego nie znajdziemy. A właśnie jedyną drogą jest ta wiodąca po drabinie do góry. O Jezu, możesz szybciej, proszę. No i wlazła. Bez siekiery? Ale widoki. Jesteś w górach. Co za typiara, no. Okej, nasz kolega idzie za nami. Czy tam, nasz chłopak. Trochę chyba niechciany, tak mi się wydaje, no ale co ja tam mogę wiedzieć. No i jesteśmy na samej górze. O, wydaje mi się, że to byliby w miarę bezpieczni chyba. Chyba. No to dobrze. So, no power. No raczej. Come on. Great, no power. Gotta be a switch or something around here. Ale przeniosło teraz Mata. Co my tu mamy w szafeczce? Ooh. Lakat Hannah. Zaginiona. Czy widziałeś? Widziałaś tę osobę? Hannah Washington. Widziano po raz ostatni 2 lutego 2014 roku pomiędzy godziną 1.30 a 2.30 w pobliżu schroniska narciarskiego w Blackwood Pines w Albercie. Cechy szczególne. Strój. Hannah miała na sobie czarną koszulkę, ciemne dżinsy i brązowe skórzane buty. Nie miała na sobie kurtki. Nosi okulary. Posiada też tatuaż na prawym ramieniu. Zaginęła 2 lutego 2014 roku. Wzrost 1,72 m, waga 50 kg. Kolor oczu brązowe, kolor włosów brązowe. Wiesz coś o Ilosie? Zadzwoń. 1-877-555-0127. No nie fajnie, nie fajnie, niestety. Okej, tutaj niczego nie ma. Otwórzmy drzwi. O. Ale widoki. Piękne. Co my tu mamy? Kolejny totem?
Oh. Totem straty. To chyba był Mike. Czy to się właśnie nie wydarzyło przypadkiem w ostatnim rozdziale? Flare gun. Zatrzymaj. Dajmy Mattowi. Efekt motyla. Okej. Tutaj coś jeszcze mamy. A. Skrzynka z elektroniką. No i do góry. No, wzięła go pod uwagę. Zaginiona. Czy widziałaś tę osobę? Beth Washington. Widziano po raz ostatni 2 lutego 2014. A, okej, to jest ten sam identycznie opis, tylko akurat, wiadomo, różni się troszkę pod względem wyglądu. Beth ubrana była w jasno-różową puchową kurtkę, czarne leginsy, zimowe buty i białą czapkę. Wzrost 172 cm, waga też 50 kg. Dwa razy brązowe i włosy i oczy. Dobra, tu jeszcze mamy to radyjko, a tak poza tym to nic więcej. Okej. Krzycz dalej, zastosuj się. Krzycz dalej. Wyjaśnij. Okej. No, wiesz, że się zaraz przewali. Dobrze to wygląda. U.
Cała wieża poszła. Matt. Okej. Postarajmy się przeżyć. Podejrzliwie. Nieustępliwie. Just tell me what's going on. Nothing, Matt. God. Just admit it. I was confused. So you fucked him. Please, Matt. I'm sorry. Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt. Just do something. Uratujmy Emily. Skocz w stabilne miejsce. Skaczemy. Skocz w stabilne miejsce. Powiem wam tak, ogólnie pamiętam z mojej rozgrywki Until Dawn jeszcze na PS4, że to była właśnie ta decyzja, która pozwoliła przeżyć obojgu. She wasn't up there? I don't know, I didn't see her. She must have come down here. I haven't seen her either. No i dobra, Ashley. Wow. Damn it, what is going on around here? Jezu, jak ta Ashley, to jest drobinka. Chris, I just want to say what happened back there in the shed. I know how hard that was. Josh was your friend. Ashley, stop. No, I want to say, I mean, thank you. Thank you for saving my life. Ash, what was I going to do? Okay, I couldn't let anything happen to you. Dobra, posprawdzajmy. Ale tutaj jest akurat czysto. Już niejednokrotnie mieliśmy okazję tędy przechodzić. I just, I know, you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're doing. I mean, oh my God! Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris! We're finding Sam! Ashley, nie dramatyzuj. Wszystko będzie dobrze. Okej. Coś tu mamy. Możemy tu wejść. Możemy też... Odsuń się, Chris. Możemy też podejść tutaj. Możemy? Możemy, ale jest to zamknięte. Na naszą niekorzyść. No dobra, to biegniemy tu. Wow. Jeszcze raz. Zamknięte. Okej. Wait a minute. Did you just see that? Did I see what? That, Chris, that. What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm serious. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through
hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust what I've been seeing. Ustąp. Nalegaj. No, you are wrong. I saw it, and I am sure, Chris. All right, all right. Maybe you did see something. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh, God. Let's go. Mm-hmm. Czyli wylądowaliśmy tutaj w jakiejś tej, jak to się nazywa? Tej piwnicy. Dobra, teraz jest jeszcze kwestia tego typu. Skąd ja przylazłem? Nie, no stąd, dobra. I ten duch poszedł se gdzieś tam. Czyli jednym słowem, no właśnie tutaj. Bo tu pewnie drzwi zamknięte, ale nawet nie da się interakcji przeprowadzić. Chris to w ogóle wypierdzielił tam do przodu. Na dół. Ani widu, ani słychu. O, jest i on. Okej. See what? Tiny furniture? No, it's a whole scene with dolls and everything. Yeah. Okay. Próbujemy. I guess you need a key if you want to play around in there. No dobra, czyli potrzebujemy klucza. Wait, Chris, the ghost! What? Didn't you see it? No. Okay. What are you tweeting? Hashtag there's a freaking ghost after us. Ash, calm down, okay? There is no ghost here. Ghost of what? You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost and it looks like Hannah. It looks like Hannah. Wait, what? Her baby Pat. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the seance? I don't know. Maybe. They didn't because... Ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking to us at the seance, Chris? I don't know. Okay. What did that? How does a picture just jump off the wall like that? Dobra, najpierw sobie podejdziemy tutaj gdzieś. Okej, czy tutaj coś powinno być? Chyba nie. Dziwne. Tutaj nie ma tej klamki. I tam po drugiej stronie właśnie była... Tam. Okej. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Ale też żadnej interakcji nie przeprowadzimy. A, okej. Jest klucz. Showing us the way. Okay.
unbelievable. I feel like the ghost wanted me to see this. What? Whoa. What is going on here? Oh God, it's like... It's not like anything. That's us. Hiding there, waiting for Hannah. Last year. But it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting, and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone, or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Dice! Co my tu mamy? Pamiętnik? Hannah. It's Hannah's diary. Nie mogę. Mike też będzie. Dzwonił po południu do Josha. I really think Josh is doing better now that he's out of the hospital. I saw him today. This was before, a couple months before we all came up. I saw him today and he seemed better. He's pretty upbeat, but he talked like he's been doing therapy for such a long time. I guess I didn't know. Mom and Dad never let on. Funny how you cannot even know your own brother. I kind of need a good cry thinking about how lonely he must feel. Mama w końcu się zgodziła. Zaproszenia poszły w świat. Czyli impreza to już pewniak. Tylko dobija mnie to czekanie. Jak na razie potwierdzili się Ash, Matt i Sam. Mike jeszcze nie dał znać. Koniec czekania. Okej, czego ona tutaj nie przeczytała? No dobra, mniejsza z tym. Koniec czekania. Biba już jutro. Cała nasza ekipa znowu razem na tym szczycie. Będzie naprawdę cudownie. Blask świec, kominek, gorące kopiele i super słodki Mike. Tak się cieszę, że spędzę z nim czas. Powinnam przystopować z tą obsesją na jego punkcie, ale ja jakoś nie mogę. No i w sumie nie chcę. To się naprawdę dzieje. Mike zostawił mi wiadomość, prawie jak miłosny liścik. Czy sam ma czoła w tym palce? Na odwrocie był nawet mały rysunek mnie samej. Jakie to słodkie. Założę koszulę, która tak bardzo mu się podoba i poczekam, aż impreza przeniesie się do kuchni. Potem się wymknę, a on będzie czekał w pokoju gościnnym. Natłok myśli. Chciałabym wszystko powiedzieć Bev, ale ona pewnie stwierdzi, że to głupi pomysł. Nie ma pojęcia, jak długo czekałam na tę chwilę. Czy to zbyt wiele? Mieć nadzieję, że wyzna mi swoje uczucia? Nie pędź tak, Hannah. Okej. Chyba już wszystko tutaj mamy przeczytane z pamiętnika. What was that? Came from down there. Okej. I saw something, but where'd it go? Nieźle. Co my tu mamy? Kamera. O, proszę. Dobra, niczego nie zrobimy z tym. You think it's the guy? Well, that'd make sense, I guess. I don't like being watched. Better? Go suck an egg.
Now it's better. Ash musiała się wyżyć. Kolejny jakiś... Nie, to książka, nie dziennik. That is so random. Okay. Look, one of the bulbs is circled. Yeah, it's a powerful bulb. Oryginalna lampa do projektorów typu RB. Lampa wraz z obudową 96 W, średnia 5000 godzin. Efekt motyla zaskoczył. Przezorny, zawsze uzbrojony. Bardzo, o, dobrze. A myślałem, że coś się tutaj podświetliło w tym zlewie. Ale chyba nie bardzo jednak. Just when you think it can't get any creepier. Mm. Lepiej być nie może. Wow. Trzęsienie ziemi? Albo właśnie huknęła ta cała wieża. Też tak może być. There's a whole nother room through here. It's mammoth. Chris, I don't know if I want to keep going. Nie pękaj, Ash. Idziemy. Where in the world are we now? Are you kidding me? Did you know this was here? This is like a whole nother hotel. I had no idea this was here. Okej, okay, to coś mamy. Totem. Sprawdźmy, co on nam pokaże. Totem głodu. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jakaś winda w ogóle jest. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened, and... To be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. If it was you, don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? People don't make fun of me. To your face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. No niestety. Niestety. A akurat nie tam chcę, żebyś szła. Idziemy dalej. Co ty się tak obracasz? Tutaj ogólnie poblokowane. Widzę, że jest wszystko. Gumka do włosów. Nie, obrączka. Sam's bracelet. And she never takes this thing off. Bardzo, bardzo niedobrze. Kolejna książka, ale tej chyba przeczytać nie możemy. Niczego tu nie ma. Dobra, idziemy, Chris. Halo. No patrzcie go. Stanący i zadowolony. Jezu. You know what? No. Ash. No, I've had enough. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac,
and we leave, we're basically killing her ourselves. Śmiało, niechętnie. God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Chodźmy. Chris ogólnie jak na całą tą sytuację jest nieziemsko spokojny. Nieziemsko trzeźwo myśli. Okej. Okay. Chris, I'm getting a really weird feeling from all of this. What do you mean? It just doesn't add up. What doesn't add up? Any of this, the psycho, all this crazy stuff going on down here, I feel like we've missed something. Something that'll make it all connect. I know what you mean, but I mean, who knows what that would be? Yeah, I guess you're right. Idziemy dalej. Zagłębiamy się w tę piwnicę koszmaru. O ja cię. Baterie i mechanizmy zegarowe. Chris tego nijak nie skomentuje. No dobra. Serio, piwnica jak z koszmarów. Manekiny, jakieś mechanizmy, klatki, dziwactwa. Okej. Coś tam szeleści ogólnie łańcuchami. Ouu. Wypruta świnia. Martwa świnia. Jeszcze ze dwa łby powinny być z tego co kojarzę. No dobra. Są zdjęcia. Nie ma tutaj mata, a M jest tak jakby specjalnie potraktowana. Okej. No dobra, idziemy dalej. Tam się światło świeci. Okej, otwarte. Hello. Oh god. Chris, it's from last year. Stupid prank. This is a little uncomfortable, huh? I've never seen this video. I got your note. She's just so... Glad you can make it. So, what? She's so excited. And alive. She has no idea. Oh, jeez. Wow. Forgot you were such a willful participant. Bez skruchy, skruszona. This is horrible. Couldn't feel worse. Looks like you were enjoying yourself.
That's the worst part, isn't it? We were just playing a joke. It was supposed to be funny. Yeah. I never want to see this video ever again. Oh. Oh. Oh, Chris. What is going on? Ash, slow down, okay? I can't handle this. Ghosts and these videos and everything just flying. Calm down. Around. Listen to me for a what? Second. What? Calm down? Why should I calm down, Chris? I am freaking this out. This has right got to be someone messing with us. What? Think about it. Ghosts don't hook up video cameras, they don't play games. Then who would set this all up? Seriously, I'm asking. I don't know. Maybe the same person who tied you up and killed Josh? Yeah, right. The same person who might have Sam right now. Maybe you're right. I wish I wasn't. Dobra. Obejrzeli nagranie. Niezbyt ciekawe nagranie. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Czy czegoś nie znajdziemy, ale chyba nie. Nie, nie da rady. A, tędy nie przejdziemy, bo tutaj w ogóle krzesło leży. Dobra, Chris, odsuń się. Jezu, jak ta postać świruje, naprawdę. Idę na wprost, chcę skręcić. O, ona zaczyna iść do tyłu. No ale dobra, wyszliśmy, cali i zdrowi. Sprawdźmy teraz, co tutaj się kryje. Aha. Pamiętnik kolejny. Mhm. Ten sam test, który my mieliśmy okazję sobie sprawdzić i wykonać przy okazji, pozaznaczyć te przeróżne takie tam opcje. A jeszcze moment, da się to odwrócić na drugą stronę czy nie bardzo? Nie, nie da się, chociaż nie, niestety się nie da. Dobra, odłóż. Lecimy dalej. Crap. Look at that. What? Might be Sam's. All right, let me see if I can get this. Yeah, I got it, but oh damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Come on. Chris! Wait, what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Idź za Chrisem, zbadaj ruch. Nie, no powinniśmy iść za Chrisem. Okay, yeah, you're right, I'm coming. Nie powinniśmy się w tej sytuacji rozdzielać. Oh. Come on. Okay. Anybody want to make this place any cooler? It's freezing. God only knows what goes on inside this guy's head, Ash. No, nie fajnie, nie fajnie. Wait, those are Sam. Yeah, those are Sam's clothes. That's just sick. I'd say that's just sick. So the psycho has been down here for sure. Do you think he's still down here? I hope not. Why? Is this thing even here? $1 million question. Masakra. No i są też i świnki. Niczego tu nie znajdziemy więcej chyba, co? Nie, nic tu nie leży. Dobra. Okej, czyli Sam żyje. Nie uśmierciliśmy jej. To jest najważniejsze.
Dobra, zanim tutaj zajrzymy. Tu jest zamknięte, okej. Tu coś mamy. Ale niestety zamknięte. Okej. She's been knocked down. Oh, no, 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 this is bad. This is bad. We've got to get her out of here. Fred! Oh, shit! No, get back! Stay the hell away from me! Bardzo dobrze. What? Ale dostała prosto w kinol. Oh, my fucking head. Oh, shit. Oh, crap. Ash! Ash! Oh, Jesus, Ash, what did he do to you? I think he hit me. Shit, I'm gonna murder his fucking face off. What is this? No, this is the guy who killed Josh. No, God. You murdered Chris. Piece of shit. You monster. We're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. What? Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it. Just say. We're always talking around it, and now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. What are you saying, Chris? Sorry, I should have told you how I felt. God, Chris. Ashley, I swear when we get out of this... Oh, God! Hello there, my special little subjects. Oh, shit. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now, he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley. Or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is yours. A wiecie, co wam powiem? Nie będziemy strzelać w ogóle. Poczekajmy to. What the hell have you done to them?
Psychopath. Psychopath. Okej, miejmy nadzieję, że oni przeżyli. Rozdział 7. Oczywiście to będzie kolejny nasz odcinek. Teraz zakończymy sobie nasze nagranko i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie kolejnym rozdziałem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.